Life could be a dream. Life could be a dream. Do, do, do. Twoje dziecko ma dziwną dziurkę przy uchu? Zobacz, co oznacza i jak bardzo potrafi być niebezpieczna. Przetoka przeduszna. Jest to przetoka przeduszna i mimo iż przeważnie nie sprawia ona żadnych problemów, to tuż pod nią może zacząć tworzyć się torbiel. Tego nie można zbagatelizować, ponieważ utworzenie się go wiąże się z rozwojem w organizmie zakażenia bakteryjnego. Jeśli nie dbasz o higienę, drobnoustroje mogą zacząć zbierać się w dziurze i pojawia się źródło infekcji. Leczenie polega na wszczęciu antybiotykoterapii, w niektórych przypadkach może być konieczna interwencja chirurga i usunięcie problematycznej torbieli razem z przetoką. Na świecie mniej niż 1% populacji ma takie przetoki w krajach zachodu, w Azji do 4%, a w Afryce nawet do 10%, w Polsce jest to tylko 1%. Przyczyny powstania przetoki przedusznej. Dziura tworzy się już, kiedy dziecko jest jeszcze w brzuchu mamy i jest wynikiem zaburzenia w połączeniu łuków skrzelowych. Jeśli dziecko nie skarży się na ból uszu czy promieniujący od ucha ból głowy, to przetoka nie powinna być powodem do zmartwień. W innym przypadku, trzeba natychmiast udać się do lekarza, który sprawdzi, czy przyczyną niepokojących objawów jest przetoka.